Cześć, siemaneczko, z tej strony Ferguson Kerr. Witam u mnie na kanale w kolejnym materiale z gry Far Cry 6, moi drodzy. Tak, oczywiście, jesteśmy już w kolejnym odcineczku, moi drodzy. Co my tam robiliśmy ostatnio? Co on tutaj wykrył? O kurde. I cyk, zwierzątko. Uti. Dzisiejszym naszym zadaniem jest znaleźć Paula w pobliżu placówki i tam będziemy dojeżdżać doktora... El doktora. To jest jedna z rzeczy. W ostatnich materiałach, co my tam robiliśmy ciekawego? Robiliśmy coś ciekawego? Ano tak. Paulo zabił Karla. Oczywiście znowu też go poniosły kurde emocje i go zastrzelił zimną krwią. No ale nie będziemy nad tym też płakać. I to tak naprawdę z takich rzeczy to tyle, co robiliśmy. Teraz przenosimy się, sprawdźmy, co tam w tym zadaniu jest do wykonania. Wiemy, gdzie jest El Doktor, już się przed nami nie ukryje. Danie, znajdź drogę do budynku 13 i zabij go. Brzmi to znakomicie. A teraz za namową, sugestią bossa, boss special for you, będziemy grać z łukiem tak długo, jak będzie się dało. Jeżeli się uda, co ona chce powiedzieć? Dobrze, jarańska opowieść. My sobie przejdziemy dalej. Z rzeczy aktualizacyjnych z real life mam nasiona. Bonsai. Trzech różnych rodzajów. A także, kurde, ziemia zakupiona. Specjalny tam torf, mix. Doniczuszki. Sadzenie nastąpiło, teraz czekamy na wikiełkowanie. Jest to co prawda przygoda na najbliższe kilkanaście, tak naprawdę można powiedzieć na całe życie. Zobaczymy, czy uda mi się wkręcić w te hobby. Jestem podjarany, dużo materiałów przejrzałem, jak Avanes też zdążył zauważyć. Przez przypadek wrzuciłem sobie zapisany film u takiego jakiegoś azjateckiego pana w playliście z Far Cry'a, ale już to przeniosłem. Zobaczymy, czy uda mi się wyhodować takie wspaniałe drzewko. Jest to sztuka przede wszystkim dość... która polega mega na kreatywności tak naprawdę, no i przede wszystkim znaniu się trochę tak naprawdę na botanice. Więc nie będziemy w to dalej wchodzić, bo to nie jest kanał ogrodniczy, a gamingowy. No, trafiłem w drzewo, cholera. Dobra, ten padł tam. No nie trafiłem. Dostał za pół. No rusza się, nie ruszaj się, gościu. Wszystkie strzały zużyje, dobra, leży. Tam był jeszcze gdzieś jeden. Aś mnie wrobił, wiesz? Ale dobra, spróbujemy, może się uda, może będzie fajnie, efektownie to wyglądało. Mam oczywiście resztę swojego ekwipunku, więc zobaczymy. No i to tyle. Elegancja. Ora, trochę mnie tu przyćpa pewnie, jak przejdę tędy i pozbieram rzeczy. Ale nie powinniśmy umrzeć. Dobra. Nie trafiłem. No ruszył się. No i znowu się ruszył. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, gościu nie żyje. Wiadomo, na tyle, ile będzie pozwalać gra i umiejętności moich, których nie mam w ogóle. O kurde. A to spróbujemy to ogarnąć łukiem. No i dobra, lecimy, no. Zobaczymy, co nas dzisiaj spotka, jaka przygoda. No na pewno El Doktoro. Chciałem kogoś tak z daleka walnąć. On kuca? No
Tam jest. Nie trafiłem. Dużo, dużo za słabo. Może tak bardziej? Nie, no dobra, nie, to w ruchu to na pewno nie trafię, okej. Okay. Idziemy. Nie będziemy się pokazać. Ostatnia strzała mi została. No to postrzelane. Danny Trejo? As in Machete Danny Trejo? As in Trejo from Heat? As in Navajas from Desperado? Fuck off, Juan. Get it together, Danny. We go way back. I've been drinking him under the table since he got here. He doesn't actually drink, but whatever. He's really here. Not that I believe you at all. But if you two are such good friends, why don't you help him? Because the only thing better than one Danny is two Dannys. It's perfect. He's at the Rey del Diente Croc Farm in Barrial. Hurry! Dobra, wielka draka z tako na jarze. O kurde. No dobra. To zrobimy sobie to z pewnością po tym odcinku i jeżeli oczywiście wystarczy w ramach czasu przeznaczonego na wizję, to może zrobimy jeszcze jakąś, może jarańską mi opowieść, albo powiedzmy, co my tu mamy. Zobaczmy w dzienniku. Na pewno pójdziemy do Juana. Juana, tutaj są dwa te mapę. Może spróbujemy zrobić wyprawę po skarb Tom, a tu jeszcze gdzieś była? Tu jest jarańska opowieść. Dobra, to się zastanowimy później. Okej, chodźmy porozmawiać zatem z... Binga. Building 13. Paolo. This is it. Viviro, the outcast. Everything started with a piece of shit hiding in there. Only way I see this going down right is if you and I split up. I'm calling in a few of our guerrillas. We're going to plant explosives and fuck up his Viviro operation. It's not going to be easy, but you need to get inside those buildings any way you can and kill that fucker. It's us or him today, because we're not gonna get another shot. You helped wake me up, Danny. I was running from Castillo, Maria, all of them. Now these fuckers run from me. This one's for Talia. We're going to put that sick motherfucker in the ground. No, troszeczkę zajęło czasu Paul Bubalbi, aby mógł dojrzeć do tego, że jednak powinien walczyć o swój kraj, no bo dlaczego by też nie? Shit, special forces. Dobra, sram na nich. Może nie będziemy go zabijać, czy jest jakieś takie... Wiecie co? Najpierw pójdziemy załatwić tego gościa. To będzie jakiś pomysł. Dobra. Better watch myself. Kurde, tędy? Okej. Kunio, I'm out! Dobra, spokojnie, nie krzycz, boś mnie przestraszył. Dobra, zanieśmy gościa gdzieś tutaj w rożek. Co go nikt nie znajdzie. Może tutaj za silosem. Na bango znajdą, ja mam takie szczęście. Dobra, no niestety, mamy tylko dwie strzały, więc spróbujemy jeszcze kogoś ściągnąć. Tam jest jeden snajper. Pieszczę się, piesku. I nie wiem, no, idź. Nie wiem, czy to nie byłby dobry pomysł ściągnąć kolejnego snajpera. Jego tutaj nikt nie powinien zauważyć. Dobra. Nie, nie spadnij na dół. Danny, they're expecting an attack from the ground. Try the rooftops for a way in. Death from above. It's worth a shot. Dobra, muszę to załatwić jednak tak. Wiedziałem, że to tak nie wyjdzie, no. Kamera zauważyła tego typa, już teraz tego nie rozbiorę, co? Dobra, jak my stoimy ze strzałem? Mamy tylko jedną strzałę. Dobra, rozwalimy ich. Gdzieś tu musimy się wydrapać. O proszę. A, to ja tu już byłem, widzę.
Dobra, załatwieni tutaj. Dobra, też posprzątanie. Nie wiem, czy tam... okej. Tam widzę, jest jeszcze jedna miejscówka na alarm. Bo widziałem znacznik. Tam właśnie. Dobra. Teraz tak. Moment. Ja tutaj pamiętam, chciałem się dostać. I dlatego tu nie można było. Ja przemówiłem w jakimś odcinku, że dlatego może nie mogłem przejść tutaj, nie było opcji. Bo może będziemy musieli się tu jeszcze wrócić na jakąś misję i to prawdopodobnie jest teraz. No, widzicie? What is this place? A jak zwykle... Call yourself a Yaren! I'm just a med student. Dobra, jak tu mam teraz przejść, halo? All his experiments. Keep your shit together. Is El Doctor going to die today? He's going to fucking die today. Ayúdeme. Dobra, sorry. You don't deserve to live. Please don't shoot. Nie będę strzelał. Interaction. El Doctor is a monster. Trochę lipa, bo... Dobra, no niestety nie jestem w stanie pomóc wszystkim. O. Dobra, kogo my tutaj mamy? Can you walk? Chyba nie bardzo. Danny, that's twice now you volunteered for my experience. You sick motherfucker! Co I jest? See what the Viro is really doing. And I'm going to enjoy this a little too much. Not one for debate, are we? Did you know exposure to concentrated doses of PG-240 wreaks havoc on the body? Fuck you! I kill a lot faster than cancer! No i zajebiście. Kurde, nie wiem co mam zrobić teraz. Zatkaj to palcem! Ile mam wyleczyć się, no... That is acute organ failure. Goodbye, Danny. You're fucking dead! You hear me? Not possible. Not going to die here. Dobra, żyjemy, żyjemy w miarę. Gdzie teraz, gdzie teraz? Dobra, trucizna mnie zabiła. Zbyt długo na to zwlekałem, no kurde. Okej, ale wiemy, gdzie mamy na pewno uciec. O kurde, tego gościa znam skądś. Znany aktor jest taki. Ja nie znam ogólnie imion tak po... Nie znam imion po imieniu. Dobra. Przełączmy sobie na pewno na te, na granaty. Fałszywy jarań to wielki skarb naszego, dla naszego kraju, nie tylko pracuje na naszych polach własnymi rękami, prowadząc... Okej, dobra. El Doctor is a monster. Kurde, znowu taki kawał muszę przejść. Shit. A tu nie jestem w stanie nic zrobić, muszę iść tędy. Czy tak, czy siak. Nie wiem, czy teraz jest sens w ogóle to rozwalać, czy już mogę. Chyba jeszcze nie, to nie ten moment. Not one for debate, are we? Did
Did you know exposure to concentrated doses of PG-240 wreaks havoc on the body? Fuck you! I kill a lot faster than cancer! Dobra, teraz tak, tu czy tu? Dobra. Nie wiem, czy za szybko nie wypiłem. Cholera. No dobra, w każdym razie możemy sobie przyjść tędy. Okej. Tu, 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 tu. O-o. Fucking poison. Dobra, możemy się wylecieć jeszcze raz, spoko. Znowu jakieś loty mam. Pal się. No przepuść mnie. Drugi spaw. Orphans make the best test subjects. You're so eager to please. You're fucking dead! You hear me? Trzeci spaw. O! Dobra, chyba przestała. Aha, i wyszliśmy znowu tędy. Dobra, co my mamy zrobić? Paolo, el doctor is dead. Yes, Danny! You fucking did it! What are we going to do about all those people? We just need to do for them. We have to get out. I wtedy tutaj nie mogłem wejść, dobra. One is already on his way with a helicopter. One? How the fuck? You think I wouldn't find out what you kids were up to? Wipe that stupid look off your face and clear me a landing zone. Paolo! Meet me at the helipad. And Juan, gracias. Dobra, tutaj musimy umieścić mi... O kurde, zabiłem swojego. Dobra, znowu mój. Gdzie mam umieścić logo? Logo, srogo. Co mam? Aha, dobra, mamy się bronić. O, mamy strzały. Pokaż się. Nie widzę więcej. Ła, ła. Nie, no dobra, nie da się tak. Nie widzę ludzi, o tam jest. Dobra, leży. Gdzie są jeszcze jacyś? Tam widzę jednego. Ile jeszcze? Here comes the fucking cavalry. Air support. Dobra, nie ma ich. Nie rozwalę go? Kurde, teraz. Dobra, wybuch. Dobra, kolejny telefon chyba. Gdzie jesteście, gnoje? Kurde, co oni tu rzucają? Halo?
Palę się, palę. Gdzie jest jeszcze? A tam. Okej. Okay. Dobra, cel zrealizowany. My friend. Poruszaj dupę. Dobra. No ciekawe, czy ten El Doctoro nie żyje faktycznie, czy to tylko, kurde, znowu jakaś akcja taka. Because tomorrow you'll be fucking someone else. Juan, jak zwykle, ciętym językiem. Dobra. You never listen to Pedro Torrero? Nie. His generation nie znam. Does he ever stop talking? No. Talia! Mijo! I thought I lost you. No fuck no. El doctor. Dostała w szyję, gdzie ona ma jakąś ranę? You sound different. First time you're hearing my voice, mija. That mean you'll march with me to Esperanza? I'll fight for you. I'll put a fucking bullet through Castillo's skull for you. But don't think I'm going to let you off the hook. It's easy to talk of family, equality when you're not running a country. Mm-hmm. But when your revolution is over, mine won't have even started yet. So let's put it on the record. Bicho. Si, Capitan. Queen Clara. I mean, Jefa. Call me Paz. Paz. I think Radio Libertad would like to hear from our newest comandante. Let's do this shit. You gonna tell the people Libertad was my idea? Shit, never gonna let that go. I hate this fucking music. It's no Pedro Torero. Exactly, Danny. La revolución vendrá, mi pueblo no aguanta más. Ay, con la yara. Tam się widzę, ludzie bawią. Aquí venimos para luchar. I to. Już to mówiłem ostatnio. Znaczy nic nie mówiłem. No dobra. Została ostatnia lokacja. Yara's. These terrorist monsters that plague us, they have no vision for Yara. They simply want chaos. They... Diego. Si, papa? They simply want chaos. It is off. You used that line already. Ah. You opened it? Si, señor presidente. Czemu transfuzja krwi? Co? O, coś jest nie tak z tym? Z papą? It rings every hour, señor presidente. Hola, fascista. I recognize that voice. Did you like my present? You killed him. What a surprise, terrorista. And the intel recovered allowed us to hijack 10 shipments of your precious bebido. Let me ask you a question, Ms. Garcia. When I am dead and Yara is burning, what exactly is your plan? Hold hands, sing songs around the fire? Binga! Who told you, fascista? You call me Señor Presidente! Ale mu pocisło. Start the camera. I'm ready to speak to my people. Oj, 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 czyżby ręka z pulsu spadła? Just stop. Rolling, señor presidente. It is with great sadness I must announce the death of a true hero of paradise, Dr. Edgar Reyes. Not only the genius mind behind Viviro, but also a personal friend. Oj, to chyba mocno uderzyliśmy teraz w Castillo, zabijając pana doktorka. Chyba go zabolał odcisk. My tu dansy robimy, ziomki. Dobra, jak my stoimy z czasem? Mamy czasu na tyle, aby móc spróbować zrobić jedną jarańską opowieść,
którą moglibyśmy zrobić tutaj. Ewentualnie... Nie, no myślę, że tą opowieść i tutaj wyprawa po skarb. Te dwie to będą... I robimy zawsze jedną, więc teraz sobie zrobimy. Proszę, oni zabijają mnie i kto próbował nam pomóc. Spalą ich żywcem, jeśli ich nie uratujesz. Myślę, że moglibyśmy spróbować ich uratować. I pójdziemy sobie do nowej ekipy, na to wychodzi. I w kolejnym odcinku zaczniemy od pójścia do Juana. Dobra, czy my tutaj mamy ten super... Aha, tu mamy tylko ten skuter, kurde. A daleko jest ta... Where is this? Tam, dobra, wsiadamy na skutera. Spróbujemy tam kawałek podpłynąć chociaż. Dobra, oczywiście szybko radio wyłączyć. Dobra, myślę, żeby od razu tutaj wyjść to. Ale przepłynęliśmy. Chodziło mi bardziej o to, żeby to na drogę wyjść i tyle. No tutaj mam. O, tutaj mamy. Aha, dobra. Czy gościu mogę sobie to wziąć? Halo? Panie kolego? Nie? No dobra, nie będę ci zabierał. Przejdziemy sobie z Bucisza. No, to Castillo teraz wkurzony na bank. No, my się tym nie przejmujemy. Dobra, szybki luk jeszcze sobie zrobię na dziennik. Czy to na pewno? Na pewno. Gdzieś tu było, to jest to? Dany... Aha, Trejo potrzebuje pomocy. I tak zrobimy. Pomożemy w kolejnym odcinku, zaczniemy od Juana. A potem już później zobaczymy, jak akcja się rozwinie. Wtedy spróbujemy zrobić ewentualnie kolejną jarańską opowieść. Lub ewentualnie zamiast opowieści jarańskiej zrobimy sobie o kurde, niebo się zabije. Zrobimy sobie wyprawę po skarb. Grand Premium nie robimy, bo też mnie to nie interesuje. Wiem, że tam może można coś zdobyć, ale... Ale aż tak nie będę się wdrażał w te tematy wyścigowe, bo... Nie moja bajka. O kurde, coś czuję, że będzie jakiś lot. Libertad, gracias, universe. My girlfriend. Soldiers got her and some guerrillas. It's my fault. We were in basic, then our commanding officer found out about us. So we ran. Some guerrillas hit us, but the bastard hunted us down. I got away, but not Marisol. She's down there. They're burning them. I can see the fire. I can't fight soldados, but you can. Something sent you here to fix this. She's Robbie. Marisol is a medic. She doesn't deserve this. She would never hurt anyone. Rápido, por favor. Rápido, por favor. I can't lose Marisol. No i lecimy prosto do celu. Oczywiście, że wojsko schwytało Marisol w dolinie. Muszę się tam szybko dostać. Najszybciej. Kostiumem. Latającym. Kurde, to ma ten, jakoś się nazywa, nie? W sumie. Latosud. Latający sud. Dolecimy prosto do celu. Może wyślemy sobie tam już naszego gagatka. Salvador. Dobra, mogę wylądować im tak prosto na łbie? Coño, Marisol is in here. So many. Look out for flames. Ja się nie boję ognia. Już się rusuję, por favor. Where is Marisol? You took her down to the mill. Hurry, they're going to kill her. Kurde, do młyna? No dobra, to idziemy do młyna, ale tutaj jeszcze są jakieś... Może niekoniecznie to, ale tutaj jest jakaś informacja? Gdzie sobie mogę ryby łowić? No dobra. Dobra, stąd może się przetransportujemy? Jest na tyle wysoko, abyśmy mogli przelecieć tam? A i owszem. Elegancko. Żeby się tylko nie rozpieprzyć o ziemię. The mill. Ło, ale by było. Jest za krzakiem, no nie powinieneś mnie widzieć. Tak, był. Jak nie do... Dobra, nie żyje. Nie widzę następnego.
Czyżby na wieży tam daleko? Dobra. Nie widzę znowu gdzie. Marisol. Marisol albo pieprz. Go. Isabella is waiting for you. I thought I was never going to see her again. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Isabella. Marisol is safe. Dios mío, gracias. You said you had some basic training, and Marisol is a medic. We could use people like you for offshore operations. Help us get supplies. Work for Yara's freedom abroad. Well, the universe brought me the love of my life, and Libertad is the only reason we're alive. Where do I sign up? You just did. Welcome to Benito's Bandidos. O, zajebiście. We will be waiting. Czy to będzie jako kolejna operatorka, w sensie jako nasz dowódca? Zajebiście, będzie trzeba się wybrać. No i gicior. To, co my tutaj mamy teraz w kolekcji ciekawego? Jakieś ukryte opowieści? Ja tylko sobie to odznaczę. Dobra. Jeszcze czegoś nie zrobiłem. Coś. Okej, muszę tak przelecieć. Tutaj coś było. Teraz zniknęło? Zniknęło. Wiecie, nie lubię jak mam wyświetlone coś. Dobra, dziennik. Więc ja bym proponował zacząć, okej, tutaj zabijać Antona jeszcze nie zabijemy i zostaje nam tak naprawdę pomóc Trejowi, bo potrzebuje naszej pomocy, a tutaj te cele wojskowe to raczej sobie zrobię poza. Zobaczmy, gdzie my się musimy przenieść w ogóle. Czy aż do tego, do ziomka tutaj? Nie, gdzie on jest? Aha, dobra, to ja się tutaj przeniosę i kolejny odcinek zaczniemy z Juanem pomocy temu typkowi. Także mam nadzieję, że się materiał podobał. O ile mógł się podobać, na tyle mógł, więc ja wam życzę powodzenia. Kurwa. Na razie.